Mój gość twierdzi, że jak piorun ochrą ściąga na siebie kłopoty. No ale oczywiście nie tylko z tego powodu zaprosiłem go do wieczoru z wampirem. Za chwilę zobaczymy, kto dokładnie ściąga na siebie te kłopoty. Powiem tylko jego imię i nazwisko, żeby nie było wątpliwości. Piotr Gąsowski jest moim gościem. W ogóle mnie nie słuchają, ale zauważ, że ty nie wiesz o tym, ale co drugi gość tak wychodzi. Aha, za kanapy. Za kanapy albo za kamery, tutaj za mnie, także... Każdy chce być jakoś oryginalny. Sorry, chciałeś być oryginalny, ale nie wiesz. Nie, no nie było tak źle. Tak się domyślałem, że specjalnie mi to powiedziałeś, żeby potem, wiesz... Żeby cię poniżyć, żebyś tam się schował za tą kanapę. Ale tak serio mówiąc, to wiem, że ty sobie potrafisz naprawdę z ludzi niezłe jaja robić. Taka historyjka. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie, to jest szacowny teraz tatuś, w ogóle tam teges, wszystko jest w porządku. I nagle się okazuje, że pan Piotr w czasach studiów potrafił zamknąć się w szafie. Koleżanka otwierała szafę i kogo zobaczyła? No mnie, tak to było. Rzeczywiście mało nie odwieźliśmy ją na pogotowie. Ale dlaczego? Nie wiem, to była potrzeba chwili, wiesz, żeby zaskoczyć, żeby... Z tym, że ona miała kłopot ze wzrokiem. Więc otworzyła szafkę, szukała czegoś, a ja tam byłem w tej szafie, nic nie znalazła. I w pewnym momencie musiałem zrobić PUM! I wtedy ona... Już. Ale to jest nic, tylko nie dodałeś najważniejszej rzeczy. Że byłem? Że byłeś nago. Tak, to prawda. Słuchaj, to PY zrobiłem tak. To PY zrobiłem ustami. Nie zrobiłeś tego ustami? No tak, dobrze. To następne pytanie może. Następne, bo... dobrze, jeszcze kolejna historia ze szkoły. Skąd ty to wiesz, Boże? No dobrze. Słuchaj, no więc to było tak. Dwukrotnie grałeś Hamleta. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Piotr już na drugim roku zagrał Hamleta, tylko że robił znowu dowcipy. Nie, bardzo poważnie. Zresztą mój mistrz do tej pory, najbardziej przeze mnie ceniony Gustaw Holubek, profesor Holubek, obsadził mnie w roli Hamleta. Może to... było na przekór moim warunkom. O, nieprawda, nieprawda. Aczkolwiek Hamlet był przy kości. Przy kości był kobietą. Właśnie, był kobietą. I to nie żywo. I to jestem ja właśnie. To po prostu jakbym spojrzał w lustro, to tak sobie wyobrażam Hamleta. No. Oczywiście może troszkę więcej włosów powinienem mieć, ale... Nie, nie, właśnie jest dobrze. Jest dobrze. A teraz wracając do tego dowcipu na drugim roku. Proszę bardzo, co to było? No nie. Pamiętasz? Było kilka dowcipów, ale nie pamiętam, o jaki chodzi konkretnie. Na przykład, tak, tylko już nie pamiętam, czy to był drugi, czy właśnie przedstawienie dyplomowe, że potrafiłeś na przykład komuś karteczkę pokazać, tak, że nikt tego nie widział, a na karteczce było napisane na przykład, grasz do dupy. Boże, no tak było, rzeczywiście. Ale kogo trafił ten zaszczyt? Ja tak nie myślałem, tylko to był żart. To ja... Kolega, przyjaciel z roku, który grał, nie pamiętam, Laertesa, zbliża się do grobu, to jest bardzo poważna scena. Ofelia jest w tym grobie, jest scena pogrzebu. Nie Oferma, żeby nie mylić. Tak, Ofelia, tak. Ofelia. W tym grobie oczywiście nie ma nic poza takim transparentem przeze mnie zrobionym, grasz do dupy. I kolega staje nad tym grobem, ma bardzo poważny tekst do wygłoszenia i staje i tak... No i pociekły mu łzy, oczywiście wtedy, i walił się do tego grobu, uciekł w płacz. My to nazywamy, że uciekł w płacz, bo jeśli tak się to nazywa fachowo, że się zgotuje kogoś na scenie... Emocje przeważyły. Po prostu, to wtedy ucieka się w płacz, żeby pokryć jakby pewnego rodzaju niedoskonałość. No, w każdym razie tak to było i ten grób się cały trząsł, bo on tam płakał, szlochał, miotał się, nie mogliśmy dalej grać. No i tak, no rzeczywiście... Ale no, to było grzeczne, natomiast to, co zrobiłeś na przedstawieniu dyplomowym... Że nago byłem ja w grobie? Nie, bo nie wiem już co. Nie. Pamiętasz lalkę taką, którą tam za kulisami pokazywałeś? Koledzy grają, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest przedstawienie... Skąd ty? Jest przedstawienie dyplomowe. Znowu tutaj, no, Szekspir, wszystko jest poważnie. Po czym kolega Gąsowski za kulisami pokazuje aktorom, którzy grają akurat. No co pokazywałeś? Pamiętasz tą lalkę, którą tam... Byłem nago? Nie. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie pamiętam lalki. Słuchajcie, taką lalkę sobie ze szmat zrobił i pokazywał, że co z tą lalką robi. O ja, że kopuluję, tak, tak było, no. Rzeczywiście, o Boże, no tak było, ale ja zapomniałem w ogóle o tym, ale tak było. No ale ja pamiętałem, bo ja byłem tą lalką. No dobrze, tak sobie żartujemy, a tymczasem...
Ja się śmieję, to wcale nie jest śmieszne. Nie, tak sobie myślę, co moja mama pomyśli, jak to zobaczy. No ale dobrze. No jak to co, to nie przyłapała cię nigdy? Nie, nigdy. A powinna, bo tyle razy to robiłeś. No dobrze. To prawda, że potrafiłeś robić też takie dowcipy, że sypałeś komuś na przykład talk do butów? O nie, ale to takie głupie było, naprawdę. Wtedy zniszczyłem koleżance buty, wsypując jej talk do butów scenicznych. Po prostu no, chciałem zobaczyć, jaki to będzie efekt, jak ona tak szybko się przebiera, zakłada i nagle ten talk leci na ten. No takie głupoty oczywiście, to są takie dziecinne żarciki. Żarciki. Które, tak. A żonie też takie żarciki robisz? Tutaj znowu z nagością, ponieważ jak poznałem żonę w Teatrze Komedia, zaraz po studiach, to udawałem zboczeńca. No to nie udawałeś chyba. No, teraz udajesz normalnego. Teraz udaję normalnego. No i rzeczywiście ścigałem ją po... Boże, jak to głupio brzmi. Ścigałem ją po kulisach i zaczajałem się w różnych miejscach jako zboczeniec. I zazwyczaj ze spuszczonymi spodniami, rzeczywiście. Tak. Ale coś w tym jest, wiesz, jednak ja tak... Słuchaj, albo... Jak tak śledzę swoje życie, to coś w tym musi Albo być. Masz kompleks, albo masz się czym pochwalić. No więc... to już nie wiem, to już trzeba się zapytać. No nie, no sądząc po tym, że Hanna... Że nie, tak ale powiem... ja nie byłem zupełnie nago, tylko w majtkach, no ale ze spuszczonymi portkami. Ale także. To też może robić wrażenie, jeżeli na przykład majtki były tylko takie a la lineczki. Tak, z paskiem tutaj w rowku, tak, oczywiście. Tak, w jakim rowku? W pupie. A jak ty się ładnie wyrażasz. Znaczy, ale co, na to ją wziąłeś? Aha, bo wy może nie wiecie, ale żoną Piotra jest Hanna Szleszyńska, tak czyli jest. Też znana aktorka i tak. W związku z czym, no musiałeś ją czymś urzec. No myślę, że tym właśnie, no. Tak? Jakby poczuciem humoru na pewno, inteligencją. Akurat te dwie ostatnie cechy, no to i nie przede wszystkim urodą. To... Nie, ale to mamy wspólne akurat, także tutaj rozumiem, więc ja też mam pewnie u niej szansę. No chociaż może nie do końca, bo widzę, na pewno. Że leciutko gabarytami się jakby różnimy. Nie, tak. Ty jesteś chwalony za ubrania? Za ubrania? Tak. Nie, ja myślę, ja nie przywiązuję do tego strasznej wagi, natomiast ja się lubię ubierać bardzo... Dżinsowo powiedziałbym i tak bawełnianie dżinsowo. Tak, właśnie widzę. Typowo tak, bawełnianie dżinsowe jesteś ubrany. 100% bawełny, 100% bawełny, 100% bawełny. Nie, to wełny, przepraszam. I skórzany underwear, tak? To ma paski. Ma paski, tak, oczywiście. Nie, pytam o to dlatego, że zastanawiałem się, co zwróciło uwagę ludzi, kiedy kręciłeś film, jak tutaj Robin Williams był w Polsce. Prawda? I to była taka dosyć słynna historia, która podobno zdziwiła samego Williamsa, który jak wiadomo jest znaną postacią bardzo, na całym świecie. Tak. Możesz powiedzieć, o co chodziło, gdzie to było i jak wyglądało? Tak, no, przede wszystkim to była przygoda życia. Chciałeś, żebym o to zapytał. Tak! Bo tak! Z tego Piotr jest dumny. No właśnie, jestem z tego dumny, dlatego że to była rzeczywiście przygoda życia, granie z gwiazdą pierwszej kategorii światowej. No i chociażby to, że był casting, który odbywał się w 5 krajach i no, mnie wybrano do tej roli. Mhm. O jakim filmie mówimy? Jakub Kłamca. To jest ten film, który był... Jacob the Liar. Tak, to jest film, który był kręcony w Piotrkowie. W Piotrkowie Trybunalskim i Robin Williams miał obstawę. Mhm. No myśmy mieli wszystkie sceny, które ja miałem akurat w tym filmie, miałem z nim, w związku z tym to wymagało jednak powtórzeń i przegadywania sobie tekstu. I idziemy z sali prób na plan, zanim idzie obstawa, no i tam było pełno statystów. I to często bardzo miłych ludzi, ale statystów takich dość prostych ludzi, którzy nie znali Williamsa, no bo skąd? Stowarzyszenie Umarłych Poetów nie widzieli, Good Morning Vietnam nie widzieli, no i znali mnie z telewizji, no i w pewnym momencie tak idziemy, przegadujemy sobie tekst, no i ta chmara ludzi do mnie po autografy. I ten Williams taki zdziwiony i mówi, a ty musisz być znany w Polsce. No wiesz, oczywiście. Ale tak oczywiście. A ja... Robin, nie przejmuj się. Nie, a ja domówiłem do tych ludzi, słuchajcie, to jest Robin Williams, a my go nie znamy tam, jaki William. Jaki William, pan, panie Piotrusiu, kochany, morda. No, ale właśnie w Piotrkowie bardzo, bardzo takie, ja w ogóle zbieram takie powiedzonka. Podchodzi do mnie chłopak, bardzo taki ładnie ubrany, dobrze wychowany, mówi, panie Piotrze, czy można z panem sobie zdjęcie zrobić? Ja mówię, oczywiście, proszę bardzo, kazę, kość tutaj zrobić zdjęcie. Dobrze, zrobiliśmy pyk. Panie Piotrusiu, można coś szczerze? Mówię, proszę bardzo. Wolę Wojtka Malajkata od pana. Tak, to jest zawsze, takie, zawsze miłe. No. Jeszcze bardzo takich powiedzonek. Kiedyś w Mrągowie pani doktor, troszeczkę alkoholu, ale wszystko jakby w granicach normy. Mówi, panie Piotrusiu, co oni z panem robią, że pan tak dobrze w telewizji wygląda? No tak, na żywo niestety. No niestety znacznie. A nie mówią ci, że jesteś wyższy gorzej. Albo ten? Jak... Nie, różnie mówią. I to zawsze ludzie chcą powiedzieć coś miłego, na przykład... Ostatnio w pociągu ekspresowym do Krakowa siedzi towarzystwo przy stoliku, które w warsie troszeczkę sobie tam popiło. Panie Piotrusiu,
Jestem pana idolem. Bardzo często. Jestem pana wielbicielem, jestem, jest pan moim wielbicielem i jestem pana idolem. Bardzo często to się... No to dobrze, to się, że nie i fanem, i idolem za jednym razem. No jasne. A propos twojego małżeństwa, to tak, spotkały się dwa zodiakalne barany. Teoretycznie nie mamy szans na szczęśliwy związek, praktycznie tworzymy go od ponad 10 lat. To tak, po pierwsze, dlaczego teoretycznie nie macie szans na udany związek? No w każdym takim zodiakalnym przewodniku dwa barany to jest 0 punktów w skali od na przykład 0 do 5. Jakby szans na powodzenie, na zlepienie. Tak, na zlepienie. No jakoś to, my się oczywiście często kłócimy, jakby cały czas szukamy, kto ma być przewodnikiem w stadzie. No i do tej pory nie ustaliliśmy tego, no ale przyjęliśmy taką konstans. I to już, czy ona ma jakieś męskie takie cechy w sensie przewodnictwa? Nie, ale no, na pewno ma, oczywiście, ale baranie, bardziej bym powiedział baranie, bo Hania jest stuprocentową kobietą. Hania jest stuprocentową kobietą, w związku z tym nie ma tutaj wątpliwości żadnych. Aczkolwiek rzeczywiście stara się przewodzić. Zresztą ja też. I na tym to polega, rzeczy, które moglibyśmy obejść, jednak pokonujemy, wybieramy najgorszą opcję, po prostu bezpośredniej konfrontacji. Kończy się to śmiercią lub kalectwem czasem, więc ja nawet do tego stopnia, że kiedyś, tutaj mam tego nie widać dobrze, ale mam szef na palcu, ponieważ nie wiedziałem co zrobić, byłem tak wściekły i ja idę na samo okaleczenie wtedy. Jak jestem naprawdę wściekły, to mam ochotę walić głową w mur albo no. Ten, no i akurat wybiłem szybę ręką, bo byłem tak... Serio? Tak, tak. Tak. Ale co, po prostu, żeby... Ale o co poszło, w ogóle nie pamiętam. Nie, po prostu, żeby zademonstrować, że... Jaki to jesteś tak, macho taki. Tak, macho, że coś, biorę szczoteczkę do zębów, pastę wychodzę. Ale widzisz, i zawsze to jest tak. Bierzesz zapałki, no nie, idziesz po zapałki. To jest tak, że wydaje się, że tak, tutaj jesteś sympatycznym takim kolesiem, który opowiada dowcip i nagle... Kurde, po prostu i... No tak, ale to u mnie następuje błyskawicznie, kieruje się... Bardzo często niesłusznie, ale niestety emocjami i po prostu te emocje wybuchają tak szybko, jak się kończą. Po prostu po jakiejś takiej eskalacji, nie wiem, walnięciu, wywróceniu czegoś, walnięcie talerza, rozbiciu na swojej głowie na przykład, to od razu ta przechodzi. Słuchaj, czy ty się trochę boisz żony? Dlatego, że była taka historia, którą opowiadałeś, że gubiłeś zegarki i od momentu, kiedy dostałeś od żony zegarek, to ciągle go jeszcze masz, więc... To znaczy nie, po prostu... Co by się stało, jakbyś go zgubił? No może tak. Nie, nic by, byłoby Hani przykro. Ojej. Byłoby Hani przykro, na pewno jakbym zgubił, bo to jest... Zresztą ja jej też prezentowałem zegarek kiedyś, bardzo oryginalnie. I natychmiast go zgubił? Nie. I myślę, że jakby go zgubiła, też by mi było przykro. Bo ale kiedyś... to jest dziwnie. Jesteś. Dziwnie, tak. Ale to jest coś takiego, że to jest taka coś osobistego przy ciele. Tak jak majtki już tutaj, które będą chyba się przewijać przez całe nasze spotkanie. I to nie z mojego powodu, żeby tym, bo wiesz, zawsze mnie się czepiają. No. W każdym razie rzeczywiście bardzo lubię ten zegarek. Nigdy, znaczy zegarek miałem góra 2 tygodnie, ten mam już pół roku. Także jest szansa, że... Jest szansa, że jeszcze mogę go mieć... Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie będziesz miał. A na czym polega to, że ty ściągasz kłopoty? To znaczy, jakie konkretnie kłopoty ci grożą? Znaczy, na przykład jak stoi 10 osób pod drzewem, to mnie ptak obsra, a nikogo innego. To jest jakby... Pamiętam, jak spotkaliśmy się na Krupówkach, dlaczego to mówię? Spotkaliśmy się na Krupówkach, byłem jeszcze w liceum i założyłem, no, co tam miał najlepszego po prostu, garnitur. Perukę oczywiście. Nie, wtedy miałem burzę włosów. Burzę włosów, po prostu tak. Jezu, to kiedy to było? Było jeszcze nie tak początek dawno. Wieku. Dziewczyny na studiach mi by zazdrościły włosów, miałem po prostu granatowe takie pukle. Tak, tak, to widać. Tak, a teraz po prostu sobie wydepilowałem część. Nie, no to jest zrozumiałe, bo do roli oczywiście potrzebujesz. Oczywiście, zawsze mówię, że do roli, oczywiście. Nie. W każdym razie i spotkaliśmy się tam w Zakopanem z grupą znajomych, przyjaciół, było nas bardzo wiele osób. No i, ptak właśnie zrobił na mnie kupę. Z tym, że zrobił tak, że rozbryznęło się na okularach i tu po całości. Wyjątkowo duży ptak. Ale to co to był? Sęp czy co? Nie, to był jakiś sęp. To dobrze, no i było, oczywiście wszyscy tak patrzą, ja nie zorientowałem się, no ja Gąsowski, ale cię ptak podsumował. No i oczywiście to było, no i to są i takich rzeczy zdarza się naprawdę wiele. Po prostu wiele. Poszedłem do koleżanki, koleżanka mieszka w starym mieszkaniu, tam mieszkali jej rodzice, dziadkowie i ona. I ja zadzwoniłem. 2 razy bim-bom, bim-bom i nagle słyszę łomot, potworny łomot. Się okazuje, że taki wielki gong przedwojenny zleciał.
I dopiero wtedy, kiedy ja przyszedłem, a dzwoniło tam, no nie przesadzają, no ze 150 tysięcy razy ktoś dzwonił. Właśnie, tak. Dopiero ja się pojawiłem i on po prostu zleciał, rozwalając się na Ale może rzecz. To znak, że nie powinieneś się kontaktować już więcej z tą koleżanką, nie sądzisz? Nie, nie, bardzo miła koleżanka, także mamy do tej pory miły kontakt. Słyszałem, że miałeś jakieś potworne problemy z tą spółdzielnią, która ostatecznie postawiła ci mieszkanie. Tak. Co tam się działo, że ty ciągle chodziłeś na te zebrania, jakoś tam tak nie wychodziło? Nie wiem, skąd ty to wszystko wiesz, ale... Bo ja jestem kierownikiem tej spółdzielni. Nie, w każdym razie to było tak, no była ta spółdzielnia i jest ta spółdzielnia. Na szczęście dla ciebie. Kabatach, tak, na Kabatach, gdzie ciągle coś oczywiście było nie tak, ciągle coś nie grało, a już największy był problem z robotnikami, którzy wykańczali nam mieszkanie, no ale to było tak, no, że ja nie miałem po prostu czasu tego dopilnowywać i... No jak mnie nie było na przykład 10 dni, no to... To co tam się działo? No to tam się nic właśnie nie działo. To się nic nie działo. Pamiętam tylko takie zdarzenie, kiedy... Zamurowano kibel? Nie, trochę inaczej. Przez to, że nad nami sąsiedzi zrobili sobie łazienkę w innym miejscu niż przewidywało to plany, w związku z tym trzeba było robić tak zwane... Ja tego nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Tak zwane odsadzki. To znaczy jest rura, gdzie zlatują ekskrementy, tak ładnie powiedziałem, ładnie. Mówiąc po polsku kupy, zlatują. No i odsadzka to jest coś takiego, co się robi tak i tak, prawda? Bo normalnie by to szło z przodu. No i właśnie, i przez środek salonu nam taka rura, gdzie było słychać, jak sąsiad tam wchodzi, no... Bo to tak się rozbijało tu na tym załamaniu. No to ja lecę, słuchajcie, nie może tak być, zrobiliście mi to jakiś ten, przecież nie może mi przez środek miejsca, gdzie się relaksuje, nie mogę się wsłuchiwać w melodię płynących kup, no nie może być tak. No i, no i wtedy, co się stało? Wtedy przyszli robotnicy zrobić to i powiedzieli, że wsadzą watę szklaną, jakąś tam watę, żeby nikt nie będzie słyszał. No i coś mnie podkusiło, żeby pojechać kilka dni później i patrzę, oni już kończą ten taki kominek. Już jest tylko jedna cegiełka tam na górze, a panowie wsadzili watę. Jaką watę? Ja mówię, no watę, żeby nie było nic słychać. O nie, nie, no po prostu tego, kazali mi to wszystko rozebrać. Mhm. I to mówię, no nie było mnie, w tej chwili jest dobrze, nic nie słychać, jest bardzo jest, dobrze. Jest okej, okay. Ale co, masz kominek w domu? Znaczy to nie jest, to ja nazwałem kominek ale, taki... No tak, ale pytanie było nie, takie... Nie, mam, nie mam kominka. Nie masz kominka. Nie, nie. Jak to się stało, że ty od Wojtka Malekata przejąłeś kalambury? No to dość akurat, to akurat dość prozaicznie. Po prostu jego zastrzelili i potrzebowali. Nie, nie, nie. Wojtek miał inne zobowiązania, które musiał jakby wykonać. No i zadzwonił do mnie producent, czy ja bym tego nie poprowadził. I Wojtek do mnie zadzwonił, czy ja bym tego nie poprowadził. A powiem szczerze, cudowny zbieg okoliczności. A powiem szczerze, że to było o tyle fajne, że ja będąc w tym programie jako gość, wielokrotnie zapraszany, byłem za 3 czy 4 razy, myślałem, że o jak ja bym chciał coś takiego poprowadzić, ale nikomu o tym nie mówiłem, także spełniło się coś, co zawsze chciałem robić. A chciałbyś poprowadzić coś takiego jak ja tutaj? Chciałbym. Także to wytniemy. Piotr Gąsowski. Bardzo dziękuję.